Siemanko, w dzisiejszym filmie pokażę Wam parę sekretów, których na pewno nie widzieliście albo nie wypróbowaliście. Jeśli jesteście ciekawi, to koniecznie zatańczcie ze mną! Żartowałam, zostańcie ze mną do końca. Zostawiajcie mi też tutaj koniecznie subskrypcje i łapeczki do góry, widzowie. Ale nie jest to bez powodu, że się z Wami przywitałam tańcząc, bo o aktywności na samym początku będzie chodziło. Jak wiecie, mamy tutaj przeróżne aktywności, różne jakieś ruchy, dance, i tak dalej, ale słuchajcie, teraz będę chciała Wam pokazać coś innego, co będziemy mogli sobie zrobić. Tylko że widzowie, trzeba polecieć do arcade, tylko że ja też jestem mała, więc wolałabym być większa, większe kroki będę robić i w ogóle jakoś tak lepiej mi się to chodzi po prostu. Idziemy do arcade, bo nie wiem, czy wiecie widzowie, ale możemy ruszać się tutaj jak zombiak. Tak jest, widzowie, więc uwaga, spójrzcie, już Wam pokazuję, jak to zrobić, bo przecież w aktywnościach tutaj nie mamy nic takiego jak zombie, a zaraz zobaczycie, jak to zrobić. Podchodzimy do tej sobie maszyny, dajemy E, no i sobie klikamy, coś tam gramy w tej gry i uwaga, teraz otwieramy tutaj, zmieniamy swój wygląd, czyli swój rozmiar, na dół, z powrotem wracamy do góry, odchodzimy, widzowie, i spójrzcie, co się dzieje. Wy nadal jakby gracie na tej grze, ale nie gracie, no bo przecież odeszliśmy, zobaczcie, fajnie to wygląda, co nie? Ej, mega, naprawdę, także taki pierwszy sekrecik dla Was dzisiaj mam. No i tu nawet możemy sobie coś ubrać, takiego zombiakowego, wow, zobaczcie, jaka twarz epicka, ale mega rzecz. Ale tu są świetne rzeczy, widzowie. Tutaj są głównie twarze. Dobra, niestety, no na razie nie będziemy sobie tego dawać, ale mamy w sumie tutaj w face'ach właśnie ten zombiakowy taki make-up. Ale się tak zastanawiam. Ej, to cała głowa mi się zmieni. Jestem zombiakiem! Zobaczcie, jak to mega wygląda! I teraz wystarczyłoby jeszcze pomalować się na taki ozielony. Spójrzcie! No i jestem przecież idealnym zombiakiem, ale mega to wygląda, widzowie, spójrzcie, jak ja wyglądam. No czegoś takiego to na bank nie widzieliście. Co byście powiedzieli, gdyby było tutaj, była jakaś inwazja zombiaków w Brookhaven? Tak to wygląda, słuchajcie, i naprawdę fajne rzeczy dzięki temu można sobie odgrywać właśnie w Brookhaven. Zróbmy dzień, bo tak lepiej widać. No i widzowie, mamy taką pierwszą aktywność, ale kolejna aktywność, no to może być też oczywiście inna, tylko może na ten moment ja sobie, słuchajcie, ściągnę te głowy chociażby. No i teraz tak, musimy sobie zespełnić jakiś tam domek, obojętny jaki i obojętny gdzie. Więc idziemy tu, wakant 11, scrollujemy, pyk, no i jakoś wybrałam ten po prostu. No i dobra, sobie tutaj, słuchajcie, budujemy ten domek i w tym domku też zobaczycie kolejne aktywności. No i teraz, słuchajcie, idziemy do naszego domku. No i teraz w naszym domku idziemy sobie do łazienki. Szukamy łazienki, widzowie. A, ona jest na górze tutaj, dobra. Bo potrzebujemy, widzowie, ej, fajny taki domek. Takie też bym mogła mieć w prawdziwym życiu. Potrzebujemy shower i idziemy, uwaga, widzowie, do prysznicu. Odkręcamy wodę, no i spójrzcie, co my robimy rękoma. No tak się myjemy i tak dalej, ruszamy tymi rękoma. I z powrotem takie samo coś można tutaj uzyskać, tylko ja może zmienię sobie chociaż minkę i swój kolor skóry i spójrzcie teraz na to. Wracamy znowu do tego ID, zmieniamy size awataru, wracamy z powrotem do jedynki, wychodzimy i mamy teraz tą emotkę, tą animację, która była pod prysznicem, widzicie? Tak to wygląda. Ej, bekowe, bekowe, bo można powiedzieć, że to też jest jakiś taniec albo, nie wiem, taniec połamaniec, o, nazwijmy to. Widzowie, jeśli do tego momentu oglądacie ten film, to piszcie w komentarzu taniec połamaniec, a ja wtedy zaserduszkuję każdy taki komentarz. No i dobra, widzicie, widzowie, tak wygląda taniec połamaniec. Brookhaven, bardzo proszę to tak nazwać. No, ale słuchajcie, ja jestem jeszcze ciekawa kolejnej aktywności, bo zastanawiam się, jakby to było z myciem rąk. Tylko, że ja wyjdę właśnie i sprawdźmy, czy tylko zresetowanie zadziała na zniknięcie tego, czy ponownie da się to zrobić. No słuchajcie, zobaczcie, nawet jak się podchodzi pod shower ponownie, no to już nie musicie klikać E, bo ciągle się tu jakby myjecie. Ale wyłączę wodę i nadal się myje. Także widzowie, trzeba się
zresetować. Więc weźmy sobie ten domek, może być ten sam oczywiście, i lećmy do zlewu, widzowie, do zlewu w kuchni. No i wiecie, że można sobie teraz tutaj robić wash hand. No i spójrzmy, zróbmy to w ten sam sposób, zobaczmy, czy to też nam tutaj zadziała. Uwaga, bierzemy tu ID, zmieniamy sobie size, zwiększamy sobie size, wychodzimy, odchodzimy i też myjemy ręce. Tadam! Zobaczcie! Okej, jestem ciekawa jeszcze czegoś jednego, bo słuchajcie, tak mi wpadło teraz w oko i jeszcze od razu kminię sobie kolejne jakieś takie aktywności, które mogłyby się tu pojawić nam w Brookhaven. Bierzemy domek, znowu się teleportujemy. No i słuchajcie, muszę wam coś pokazać. Musimy to sprawdzić. Ja jeszcze tego nie sprawdzałam sama, ale teraz to zobaczymy. Spójrzcie, zastanawiam się nad wakuumem. Okej, ręce mamy tak. Jak prowadzimy ten odkurzacz, zobaczymy, czy tutaj to zadziała. Co prawda to jest rzecz, którą bierzemy do ręki, a nie jest to taka stała rzecz, którą na przykład włączamy, odkręcamy, ale sprawdźmy. Bierzemy ID, znowu się zmniejszamy, znowu się zwiększamy. I teraz to byśmy musieli wyłączyć i zobaczymy, czy ręce będą z powrotem tak. Nie! Więc widzowie, to działa tylko na takie rzeczy, jak no takie gotowce, słuchajcie. Czyli ten wash hand, albo mycie się pod prysznicem właśnie, czy granie właśnie na tych takich różnych gierkach, tych konsolach. Także dajcie znać, co by tutaj jeszcze można takiego tu sprawdzić w Brookhaven. Tak się zastanawiam, może można byłoby pójść do jakiegoś innego, słuchajcie, budynku. No i obczaić takie rzeczy, tylko potrzebujemy większą speed zdecydowanie. Pyk, dobra, okej. Daker raczej wątpię. Tutaj jest arcade właśnie. Ice cream? No nie wiem. Dobra, sprawdźmy jeszcze to. Możemy iść do fryzjera i u fryzjera się właśnie też myje, ale włosy. Powinno być takie coś samego, coś takiego samego powinno się zadziać. Odchodzimy i tak, widzowie, także widzicie, którego typu rzeczy działają nam tutaj. Tak samo przypuszczam, że jakby ktoś nam usiadł tutaj na krześle i byśmy mu obcinali ręce, co ja mówię, włosy, sorry, nie ręce, to też by coś takiego było. Nawet mogłam cut hair, słuchajcie, wcisnąć, jak tu nikogo nie ma na krześle, więc sprawdźmy to w tym momencie. Nie chciałam usiąść, tylko chciałam obcinać włosy, więc ponownie, ale zobaczmy, czy to też działa tutaj. Pyk. No, słuchajcie, jak się tylko ruszę, no to siadam jakby na krzesło, więc dobrze byłoby, gdyby ktoś tutaj siedział. Cash register, no właśnie, bardzo dużo tutaj mamy komputerów i cash register w właśnie na Brookhaven, więc sprawdźmy, czy taka czynność też tutaj nam się jakby zapisze. Tak, patrzcie, jak to fajnie wygląda. Ej, to jest w ogóle taniec połamaniec 2.0. Tak, widzowie, 2.0 taniec połamaniec. Ale dobra, koniec tych aktywności, widzowie, bo nie cały odcinek będzie na tym polegał, ale dajcie znać, czy coś takiego wiedzieliście i te wszystkie rzeczy, co wam pokazałam, każda po kolei. A teraz, widzowie, lecimy sprawdzać kolejne rzeczy. I jeszcze, widzowie, możemy coś takiego sprawdzić, jak wziąć z backpacka na przykład jabłuszko. Dobra, mamy jabłuszko. Weźmy je sobie do ręki, słuchajcie. No i spójrzcie, jesteśmy w takiej pozie, jak wciśniemy właśnie F2, E-Dance, widzowie, i spójrzcie, stworzył nam się nowy taniec, troszeczkę w jednym momencie przypomina mi przecież Gangnam Style, no ale nasz taniec tutaj teraz stworzony wygląda przez całą jakby piosenkę w ten sposób, a wiadomo, że Gangnam Style ma różne ruchy, więc widzowie, tak to wygląda, upuściliśmy jabłko i zobaczcie, ręce są teraz no wolne i w ten sposób wygląda ten dance, więc sobie wciśnijmy śmianie się, wyłączmy sobie śmianie, nie, ja już nie chcę, widzowie, tańczyć. Wykorzystajmy jeszcze jakieś inne przedmioty do tego typu rzeczy, ale wyjdźmy na drogę, bo chciałabym zespełnić sobie jakieś autko. I nie wiem, widzowie, czy wy pamiętacie, ale ja sobie kiedyś tutaj spełniłam, słuchajcie, dobra, nie będę go teraz spełnić, spełniłam sobie motor i ja przemalowałam się na czarno, zmniejszyłam się, położyłam na niego i byłam schowana w motorze, widzowie. A teraz możecie zrobić coś w miarę podobnego,
tego, ale nie chować się, tylko słuchajcie, jakby udawać, że naprawiacie auto, tylko na przykład musimy sobie coś wziąć właśnie do naprawiania auta. Może to być klucz francuski, ale może być też młotek, chociaż wątpię, żeby młotkiem. Wydaje mi się, że więcej tutaj rzeczy się robi właśnie tym wręczem. Więc słuchajcie, mamy taki ruch, no i oczywiście przydałoby się jeszcze klęknąć, no bo musimy się zmniejszyć właśnie, jakby tutaj zniżyć do tego auta. Widzowie, podejdźmy może tutaj do koła. No i teraz, żeby zrobić coś ciekawego, jakąś inną pozę, no to słuchajcie, musimy odpowiednią emotkę tutaj, animację wybrać, nie emotkę. Wiecie, to jest coś w tym stylu, jak na przykład siadamy na konie i wybieramy jakieś animacje i wtedy po prostu nasza postać przedziwnie się rusza i tak dalej. Więc teraz wybierzmy sobie hard i zobaczcie, co tu się dzieje. Wisimy jakby w powietrzu, trochę bokiem. Wygląda na to, jakby, nie wiem, złamał mi się kręgosłup czy coś w tym stylu. No nie, fajna sprawa, widzowie, ale i nawet lekko się okręcam. Więc w ten sposób można, słuchajcie, tutaj zadziałać. No i teraz leżę, bo upuściłam sobie właśnie ten wręcz, widzowie. Ale teraz tak, wstanę, widzowie. No i zróbmy z powrotem to samo. Teraz kręczymy sobie. Walimy młotkiem. Widzowie, sprawdźmy może na przykład jakąś inną opcję. Może nie skaczącą, stającą, tylko bardziej właśnie taką leżącą. Spazm. Jest coś takiego leżącego. I słuchajcie, jak opuszczę młotek, to też oczywiście padniemy na ziemię. No ale jestem też w ukosie, tak jak było z tym kluczem francuskim. Więc spoko, bo na przykład jakby ktoś zjechał do nas jakąś ciężarową i tak dalej, to też można właśnie w ten sposób odgrywać swoją rolę, że naprawiamy auto. Pyk! Zobaczcie, usunęłam młotek i wyglądam w ten sposób. Okej, my stajemy, koniec już naprawiania aut, lecimy dalej. Teraz pokażę wam inną ciekawostkę, ale fajnie byłoby się, widzowie, przebrać do tego. I więc, żeby było tematycznie, jaka fajna pizza, oh my god, dobra, zjem sobie. Ale weźmy sobie taką czapkę, widzowie. O, to są skrzydła. Dobra, bierzemy, widzowie, skrzydła. Wszystko bierzemy, co związane z pizzą. Szkoda, że tej czapki tak trochę mi nie widać. No ale widzowie, trudno. Ale genialne uszy. Ale nie, bo trochę jak świnka wyglądam. Więc tak to wygląda. Pizza może, słuchajcie, nie to, bo wiem, że tutaj nic takiego nie zadziała. Ale w sumie, ej, pizza skit. O, jaka czapa. To jest backpack? Tak, to jest backpack. Zobaczcie, jakie świetne rzeczy. To będzie jeździło z nami? Jaki kozak! Ej, zachwycam się po prostu tak tymi rzeczami, bo naprawdę to genialnie, widzowie, wygląda. Nawet sobie spódniczkę zmieniłam. Niewielka to jest zmiana, słuchajcie, ale jednak. Więc dobra, widzowie, no do rzeczy. Lecimy teraz. Lecimy sobie teraz tutaj. Lecimy tu, bo tutaj jest pizzeria. Chcę wam coś pokazać, czego wcześniej wam nie pokazywałam, ale uwaga, uwaga, lecimy, widzowie. No i tutaj jest mus pizza. Kuchnia, słuchajcie, no włoska, więc lecimy tu, tylko ja bym sobie jednak ściągnęła to coś jeżdżące przede mną. No i widzowie, już wam pokazuję, bo tutaj mamy taki piekarnik, co nie, gdzie się wkłada pizzę, ale jak sobie go odpalicie, wejdziecie tutaj, no i musimy poczekać jakąś tam chwilę, jak wyjdziemy stąd, to słuchajcie, będzie się kopciło z nas. Po prostu będziemy tacy odmieni, jakby zadymieni, bo słuchajcie, no wiecie, siedzieliśmy właśnie w tym piekarniku, więc po prostu, no taki dym będzie od nas leciał. Więc wychodzimy i spójrzcie, co się dzieje. Aż tyle jest tego dymu, że uaktywniłam czujniki dymu, słuchajcie. Więc przydałaby się tutaj teraz straż pożarna, gdyby to. Ale tak to, widzowie, wygląda. Kolejna rzecz będzie trochę dziwna, ale widzowie, pokażę wam ją, tylko teraz może zmienię się, bo już pizzą jakby nie jestem, widzowie. Więc teraz tak, wychodzimy i teraz musimy zespełnić sobie auto takie jak ciężarówka, tylko musimy to znaleźć, widzowie. I pokażę wam, co zrobić, gdybyście chcieli wariować na drodze, ale nie ponosić tego konsekwencji, czyli powiedzieć, że ktoś inny kierował, a nie wy. Mamy ciężarówkę, otwieramy jej tutaj pakę, no i musimy zmienić tutaj tej tył ciężarówki, żeby była pusta. Teraz musimy sobie zespełnić, widzowie, konia. Tada, mamy konia. Wsiadamy na konia, widzowie. Jesteśmy. Teraz tak, max speed 32.
Ej, nie, to niemożliwe. Dlaczego nie więcej? No ale dobra, okej. Okay. Włączmy to. I teraz, widzowie, musimy wskoczyć właśnie na pakę tutaj do środka, a się schować właśnie tej ciężarówki. Uwaga, uwaga. Poczekajcie. Dobra, udało się w końcu. I teraz, jak podejdziemy tutaj na sam przód, tam, to będziemy popychać tą ciężarówkę, tak jakby ktoś już ją, widzowie, prowadził. I zobaczcie, możemy nią kierować, ale to nie my kierujemy. I spójrzcie, jaki wypadek po prostu tutaj robimy. Zobaczcie, 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 co się dzieje, słuchajcie. No, nie jesteśmy w stanie tak idealnie kierować, jakbyśmy byli za kółkiem, ale spójrzcie, no, można powiedzieć nawet właśnie kogoś ściemnić, że kieruje tą ciężarówką duch, a to po prostu wy będziecie w tej ciężarówce z tyłu na koniu. Więc coś takiego chciałam wam pokazać, że właśnie jest taka możliwość kierowania tą ciężarówką, ale ja sobie już bardzo chętnie wyjdę po prostu tym koniem z tej ciężarówki. Dajcie znać, czy o tym wiedzieliście, że coś takiego tutaj można zrobić. Dajcie znać, czy wiedzieliście o tych ciekawostkach, a jeśli film wam się spodobał, to zostawiajcie łapeczki do góry, subskrybujcie też kanał i zaznaczcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. Widzimy się to w kolejnym filmie. Pa, pa!